17. Obóz rządzący zignorował Senacką Komisję Ustawodawczą, a posiedzenie dotyczy ustawy o powołaniu Komisji Weryfikacyjnej badającej wpływy rosyjskie. Zaproszenia dostało kilkanaście osób z rządu i instytucji państwowych, nie przyszła ani jedna. Nie ma chętnych, by tych przepisów bronić, mówi przewodniczący komisji, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Sposób traktowania tego projektu, brak powagi ze strony przedstawicieli Sejmu, a również ze strony rządu, jest najlepszym poświadczeniem tego, z jakim bublem mamy do czynienia. Komisja ma już opinię ekspertów i przepisy będzie analizować. Jesteśmy zawiedzeni. Nie ma projektu ustawy zapewniającej nauczycielom wcześniejsze emerytury, mówią związkowcy z ZNP. Minister edukacji Przemysław Czarnek obiecuje nauczycielom, że te świadczenia dostaną w przyszłym roku we wrześniu, ale tylko częściowo. To było nasze chyba 21. spotkanie, ale mogę śmiało powiedzieć, że jedno z najlepszych. Niezwykle merytoryczne spotkanie. Rozpoczynamy, proszę Państwa, teraz pracę nad konkretnymi przepisami. My idziemy na to spotkanie pełni nadziei. Okazuje się, że nie ma projektu. A każdy z nas, bo na to czekają nauczyciele, chce konkretów. Komentuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Związkowcy chcą możliwości przechodzenia na emerytury po 30 latach pracy w oświacie i 20 przy tablicy. Resort chce przywrócić to rozwiązanie tym, którzy zostali zatrudnieni przed 99 rokiem. Takie są wiadomości Radia Z. Stasia Grypa w Śląskiem. Martwe mewy śmieszki gniazdowały w rezerwacie Łęszczok i w okolicach Polderu Buków. Ptaki chorują na wysoce zjadliwą grypę typu H5N1. Wirus może być zagrożeniem dla hodowli ptactwa, mówi Konrad Kuczera, zastępca śląskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii. Hodowcę niepokoi to, że wieczorem gasi światło, wszystkie kury żyją, rano przychodzi do kurnika i 90% tych kur nie żyje. Więc objawów jako takich nie ma, bo choroba przebiega w sposób nadostry, czyli bardzo szybko następuje śmiertelność. Wojewoda śląski wydał zakaz wstępu do miejsc, w których znaleziono padłe ptaki. A teraz już rozmowa z gościem Radia Z. Zapraszam, Beata Lubecka. Dzień dobry, zapraszam. A gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Na co dzień w polskim parlamencie, a dzisiaj widzę, że pan się lansuje tam w parlamencie europejskim. Za pana plecami jest jakiś taki baner. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Ja tutaj w sprawach polskich w Brukseli, a nie tak jak politycy PiS-u w Warszawie i bez obecności w Brukseli, co trochę jest smutne i straszne. Bo rozmawiałem dzisiaj z wieloma eurodeputowanymi i nikt z PiS-u, naprawdę nikt nie zabiegał o polskie rolnictwo, nie chodził i nie mówił, że będą kłopoty. Wręcz uspokajano, że sytuacja będzie dobra. To pokazuje, że w europarlamencie zamiast lobbować, bywać, nie kłócić się, starać się załatwiać sprawy raz głośno, raz cicho, to Polacy nic nie robili i dlatego takie kłopoty z rolnictwem i dlatego często Polacy płacą za to cenę tak jak polscy rolnicy. No i od razu zaczął pan z grubej rury, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. No ale dziś na antenie, porannym programie był gościem Radia Z Waldemar Buda, czyli minister rozwoju i technologii, i mówi tak: porozumienie z Komisją Europejską w sprawie zboża to drugorzędna sprawa. A czego chce polski rząd? Żeby zakaz importu produktów z Ukrainy przedłużono do końca roku, a Komisja Europejska mówi tylko, że do końca czerwca. Czy co? Szykuje nam się kolejny spór z Brukselą? I co będzie, jeśli na przykład Komisja Europejska się nie zgodzi? To co, polski rząd jednak będzie to ignorował? Będzie udawał tego, że nie ma i będzie po prostu utrzymywał to embargo do końca roku? Polskiemu rolnikowi trzeba pomóc. Ale trzeba było też myśleć o tej pomocy pół roku temu albo 8 miesięcy temu, tak jak lewica. No to wiemy, ale to już teraz myślimy do przodu generalnie. No, co oznaczają takie słowa? Ja nie mogę tego nie skomentować do tyłu, dlatego że jeżeli straciliśmy 8 miesięcy czasu, nikt nie przyjeżdżał, Wojciechowski, czyli komisarz PiS-u do spraw rolnictwa się tym nie zajmował, no to mamy problem. I to jest rzeczywiście dzisiaj problem, bo tego się z dnia na dzień nie załatwi. Czyli nie ma tak, że pojedziesz do Brukseli, w ciągu 3 dni zapukasz, powiesz, wszystko otworzyłem wszystkie drzwi, wszystko jest okej. Okay. PiS narozrabiał, a teraz musi to naprawić. To będzie trwało długie tygodnie. Ja wierzę, że Unia Europejska zrozumie polskie problemy. Dzisiaj tutaj w Brukseli rozmawiam między innymi o rolnictwie, ale i o wojnie w Ukrainie, o tym, jak będzie wyglądała polityka klimatyczna. I Europa chce z nami rozmawiać. Państwa, ale to znaczy pan podejrzewa, że Komisja Europejska jednak pójdzie nam na rękę i przedłuży to embargo na produkty z Ukrainy? Na import produktów z Ukrainy? Dzisiaj tego oficjalnie jeszcze nikt nie powie, ale rozmawiać trzeba. Jak rozmawiamy już powiedzmy tak bilateralnie, w cztery oczy, w zamkniętych pokojach, to dostrzegają politycy europejski ten nasz problem. Oni zdają sobie sprawę, że trzeba rolnikom pomóc. Tylko że jak się w Polsce krzyczy, tak jak u pani w programie w Radiu Z rano i mówi się, tu będziemy z Brukselą walczyli, idziemy jak husa. To nie był mój program. Ale jak położymy na szali to, co mówią politycy PiS-u w polskich mediach, czyli husaria leci na Brukselę i zwycięży, no to nie załatwimy nic. Znaczy tutaj trzeba przyjeżdżać i być. I dlatego rozpocząłem od rolnictwa, mówiąc, że przez parę miesięcy nie przyjeżdżali. Rozmawiałem dzisiaj z kilkudziesięcioma eurodeputowanymi, najbardziej kluczowymi eurodeputowanymi w Brukseli. Nikt
Nikt z nimi nie rozmawiał o tym, że w Polsce trzeba pomóc w rolnictwie. Wiedzą o tym od półtora tygodnia. O tym to przede wszystkim chyba powinno się rozmawiać z Komisją Europejską. No ale przecież pani redaktor wie, że Komisja Europejska to jest emanacja Parlamentu Europejskiego. No wiem generalnie, no ale tutaj kluczowa akurat jest chyba Komisja Europejska. Jak politycy PiSu, na przykład eurodeputowani, pan Czarnecki, inni pochodzili i poprosili, porozmawiali, spotkali się z komisarzami, poszli swoim komisarzem za rękę do szefowej komisji, do Ursuli von der Leyen, to by coś załatwili. A jak nie chodzili, no to teraz się dziwimy, że nic nie zostało załatwione. No jak się trzyma rękę w nocniku i się mówi, że nic się nie dzieje, no to później jest taki problem. To teraz pozwolę sobie trochę tak wybiec w czasie i zapytać o marsz 4 czerwca zapowiadany przez Donalda Tuska, zresztą mobilizuje swoich zwolenników, nie tylko zwolenników. Czy Lewica się wybierze na ten marsz, że będzie marszerować razem z Tuskiem, z Platformą Obywatelską, no i z ludźmi, którzy tam przyjdą, jeśli przyjdą? Lewica nigdy nie szukała wroga na opozycji i dalej nie szuka. 4 czerwca będziemy na marszu, dlatego że uważamy, że to jest wspólny marsz, który ma udowodnić, że opozycja może wygrać z PiS-em. My nie potrzebujemy specjalnych zaproszeń. Donald Tusk rozmawia z Włodkiem Czarzastym. My chcemy. A kto się wybiera z waszej wierchuszki właśnie? Włodzimierz Czarzasty? Pan też będzie maszerował w tym marszu? Będę maszerował, będzie Włodzimierz Czarzasty, będą liderki lewicy z całej Polsce. Nie wszyscy będą, bo niektórzy nie będą, bo będą w swoich miastach w tym czasie, mieli różne uroczystości, ale będziemy tam. Zapraszamy również na 1 maja, 10:30, pochód w Warszawie w obronie pracy. Trochę późno. Ludzie już chyba mogli sobie zaplanować majówki. Tak, ale to my co roku organizujemy. To jest tak, że co roku 1 maja się odbywa i nie jest dla nikogo chyba tajemnicą, że święto pracy Lewica zawsze czci, pokazując, że walczymy o ludzi pracy. Więc my do siebie zapraszamy, do innych chodzimy, wroga na opozycji nie ma, ale też nie chcemy szczuć na tych, którzy mówią, że tam nie będą. To znaczy nie chciałbym też, żeby tak wybrzmiało, że jak ktoś na opozycji mówi, że nie będzie tam szedł, to żebyśmy go obrażali. No ja rozumiem tych polityków, oni od początku byli przeciwko wspólnej liście. Ja i Lewica uważam... O kim pan teraz mówi? No właśnie nie będę wymieniał. No ale dlaczego? Nie, przepraszam bardzo. To nie jest Harry Potter, że tam nie można było wymieniać czyjegoś imienia, nazwiska. No, przypomnę, że Szymon Hołownia w mediach społecznościowych tak zamieścił taki filmik, no i tam mówił, stwierdził między innymi, że odpuśćmy sobie z tym marszem 4 czerwca, marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa. No nie wygrywa, ale jednak się mobilizuje zwolenników, tak czy nie? Tak. I dlatego Lewica będzie 4 czerwca, my swoich mobilizujemy 1 maja, będziemy w czerwcu, będziemy na marszu PSL-u, my wszędzie będziemy bywali. Lewica na nikogo nie będzie się krzywiła, ze wszystkimi będzie maszerowała, ze wszystkimi będzie świętowała. Uważamy, że najważniejszy cel jest w październiku wygrać z PiS-em i jeżeli będziemy pokazywali, że jesteśmy zmobilizowani na opozycji, że się nie kłócimy, to wygramy. Jak będą kłótnie, ktoś będzie namawiał, idź, nie idź, ktoś się będzie na kogoś obrażał, że zaproszenia nie dostał, no to nie wygramy tych wyborów. A robi pan zakupy czasami? Czy tylko żona to robi? Pana ciągle pewnie w domu nie ma. No, dzisiaj jest pan w Brukseli, nie wiem ile tam pan będzie jeszcze spędzał czasu, ale robi pan czasami zakupy? Dzisiaj jestem w Brukseli, jutro jestem na Śląsku, polskim Śląsku, w Katowicach i w Cieszynie, gdzie Lewica ma kolejne spotkania i rozmawia o tych sprawach. A ja pytam, czy robi pan zakupy czasami? To wczoraj robiłem zakupy. No i znalazł pan taki sklep, gdzie nie ma inflacji, gdzie czas się zatrzymał, gdzie ceny się zatrzymały? Szukałem takiego sklepu, jak pani minister Moskwa proponuje, żebym ceny miał od 3-4 lat takie same i żebym był uszczęśliwiony, ale zajechałem do osiedlowego sklepu, w którym niestety ceny są takie jak przez wczoraj, jak tydzień temu, ale już droższe niż miesiąc, kwartał czy rok temu. W Polsce jest drożyzna, a ten, który tego nie widzi albo opowiada, że w jego sklepie jest normalnie, to albo jest kłamcą, albo nie chodzi na zakupy. To znaczy, pani minister może nie chodzi po prostu na zakupy. No pani minister mówiła, że robimy z mężem zakupy poza siecią w lokalnym sklepie, gdzie te ceny się nie zmieniły. No i dziennikarze Interi dotarli do tego sklepu w Lesznowoli i rozmawiali z właścicielem. Lesznowola jest pod Warszawą i właściciel powiedział, że ceny podskoczyły o 20-25%. Też nie aż tak wysoko, ale dlatego, że ma niskie marże. Dlaczego ma niskie marże? Dlatego, że właściwie wszystko tam sam robi. Jest dostawcą, jest kasjerem, jest sprzedawcą, rozkłada towary, więc dlatego to tak wygląda. No ale powiedział tak, mnie inflacja też absolutnie dopadła. Znaczy, nie znam Polaka, nie znam Polki wszędzie, bez względu czy jestem na Podkarpaciu, czy w Zachodniopomorskim, czy Dolnośląskie, czy Podlaskie, żeby ktoś powiedział, że nie ma drożyzny. Pani Tylko minister... po co pani minister opowiada takie rzeczy, takie bajki? Bo pani minister oderwała się od rzeczywistości, lewituje, tak jak niektórzy politycy PiSu gdzieś tam w chmurach i mówi, że nie ma inflacji. Ona może z panem Glapińskim powinna razem pochodzić na zakupy. Razem jakby mieli paczkę zakupów, to by wiedzieli, czy jest inflacja, czy nie. Ja zapraszam panią minister Moskwę razem. Chodźmy do sklepu. Pójdźmy razem na zakupy i zobaczymy, czy chleb, czy olej, czy ser, czy jajka są takie same jak 2 lata temu. Ja pani minister wezmę rachunki i zobaczymy, czy będą takie same, bo bardzo jestem ciekaw, czy to jest kłamstwo,
czy to jest po prostu brak chodzenia na zakupy i opowiadanie, że się z mężem chodzi. Może to jest tak, że tam mąż chodzi, a ona nie chodzi. Ale to w takim razie wyśle pan zaproszenie do pani minister, że chce pan z nią zrobić zakupy? Pani redaktor, oficjalnie przy wszystkich naszych milionach słuchaczy ogłaszam. Zapraszam panią minister Moskwę na wspólne zakupy. Ja zapłacę za nie. Ja za nie zapłacę, tylko chodźmy razem. Czyli to mają być takie poglądowe zakupy, rozumiem? Ja zapłacę. No nie darowałaby mi tego żona, jakbym zrobił zakupy i mi do domu ich nie przywiózł, tylko pani minister Moskwie oddał. Ja już jak mam ponosić koszty i drożyznę, to biorę do domu. Mi są potrzebne, mam trójkę dzieci, ja mam co kupować. I tutaj zawiamy pauzę, ale to nie znaczy, że się żegnamy, bo nie. Jesteśmy cały czas na Facebooku, na radioz.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z, przypomnę, jest Krzysztof Gawkowski, dzisiaj w Brukseli, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Na początek pytanie od słuchacza. Czy uważa pan, że Szymon Hołownia jest potrzebny w polskiej polityce? Bo z tego, co można zaobserwować, to bardzo miesza. Jak pan to widzi? Jest potrzebny. Uważam, że nie można mu odbierać chęci działania. Na pewno jest politykiem, który jeszcze łapie doświadczenie, bo nigdy nie był w dużej polityce, nie był parlamentarzystą, ale na pewno jest potrzebny, nie odmawiam mu możliwości startu, niech się dostanie do parlamentu, jest potrzebny. A jak pan ocenia postępowanie członków opozycji, którzy nie wybiorą się na ten marsz 4 czerwca? To jest kolejne pytanie od słuchacza. Znaczy, nie lubię kogoś, jak ktoś krytykuje. Jak ktoś krytykuje, nie chce iść, to niech nie idzie, ale bym nie narzekał, nie mówił, że odpuśćmy sobie marsze. My na lewicy idziemy, tak jak powiedziałem, chcemy tam być, chcemy walczyć wspólnie o zwycięstwo w wyborach październikowych i to jest jeden z elementów mobilizujących, tak to oceniamy. A jeśli nie zechcą właśnie ci niektórzy politycy opozycji wesprzeć ten marsz, no to czy można im zaufać, że nie chcą zwycięstwa albo że chcą koalicji z PiS-em po ewentualnie przegranych wyborach? Pani rektor, pani sprytnie mnie naciąga, żebym coś złego powiedział o opozycji, ale ja nie dam powiedzieć nic złego o opozycji. Nie chcą iść, niech nie idą, ale wspólnie powinniśmy chcieć zmienić PiS i odepchnąć go od władzy, więc nie będę nic na tych, którzy mówią, że nie chcą iść, mówił złego. Lewica tam będzie, będzie Platforma. Kto będzie, ten będzie. Kogo nie będzie, jego wybór. No, na Twitterze pojawiły się takie zarzuty wobec Szymona Hołowni po tym jego filmiku, oświadczeniu, że tak naprawdę Szymon Hołownia pomaga PiS-owi. Pomaga? No to nie pomaga opozycji. O tak to powiem, żeby za daleko nie brnęli. No, widzę, że pan dzisiaj po prostu taki dyplomata, że no po prostu... Mogę jedno zdanie i jedno zdanie. No to rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest zły, że jest, nie będziemy współpracowali, że to jest hańba. No i co z tego? No znaczy, co to da? Ani nie będziemy podążali w kierunku zwycięstwa, PiS będzie to rozgrywał, duża część opozycji będzie zniesmaczona. Mówię o elektoracie, że się kłócimy znowu. Po co to? Znaczy, albo chcemy wygrać te wybory na poważnie i wziąć razem rządzić, albo będziemy chodzili obrażeni o siebie, opłuceni. Ja też umiem zrobić minę smutnego Krzysia i będę tutaj udawał, że jestem obrażony. No nie chcę się na nikogo obrażać, może się u pani uśmiechać i mówić... Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. O, tak kiedyś mówił Bronisław Komorowski. A jaki program dla rolników ma Lewica? Skoro pan się tak przejmuje teraz tym, co się dzieje, jeśli chodzi o polskich rolników, no, że rząd jednak przespał pewne sprawy. Przedstawiliśmy cały zestaw takich lewicowych propozycji dla rolnika i polskiej wsi, bo to trzeba łączyć. W ostatnią sobotę była duża konwencja lewicy, na której mówiliśmy o kilku sprawach. Po pierwsze o tym, że niezbędne są regulacje, które zatrzymają przez Polskę i później wwóz do Polski zboża, które później tu jest sprzedawane. Dlatego chcemy kaucji. Uważamy, że system kaucyjny jest takim dobrym systemem, pozwalającym na to, że zboże będzie przez Polskę przejeżdżało, ale nie będzie tutaj sprzedawać się go opłaciło. To jest po pierwsze. Po drugie, uważamy, że trzeba zacząć też mówić o tym, że rolnicy mają problem nie tylko ze zbożem, to znaczy z wieloma innymi produktami może być problem. Jeżeli dzisiaj nie będziemy rozmawiali w Unii Europejskiej o tym, jak ma cały rynek rolny wyglądać, to za chwilę będą inne produkty, które tutaj stworzą problem. Po trzecie, zaczyna się coraz większy problem z płatnościami dla rolników, to znaczy oni dają swoje produkty w Polsce, ale przez 90 dni, czasami 180 nie mają płatności. Propozycja Lewicy. Po 30 dniach od tego, jak oddasz towar, dostajesz płatność. Czyli nie czekasz 2, 3, 5 miesięcy, tak jak teraz, po okresie fakturowania, tylko 30 dni. I to są takie kluczowe, podstawowe propozycje, które będziemy zgłaszali. Oczywiście chcemy też dokonywać rzeczy związanych z tym, żeby inaczej wyglądała redystrybucja środków finansowych. Mamy pomysły na reorganizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale mówię o tych kluczowych, które są dzisiaj ważne. No tak, ale pan mówi o tym, co się dzieje tu i teraz. Jak naprawić tę teraźniejszą sytuację? Ale ja mówię jeszcze w szerszej perspektywie. Co nowego macie do zaproponowania rolnikom, żeby na przykład chcieli zagłosować na Lewicę? Co jest mało prawdopodobne, no ale może. No
pani redaktor, ja zaskoczę panią. W 2019 roku my na wsi dostaliśmy 10% głosów. Mniej niż średnia krajowa, zgoda. Mniej. No mniej. Ale... No dobra, ale dostaliśmy dużą część swojego poparcia, więc to nie jest tak, że my mówimy dzisiaj do rolnika, słuchaj, chodź z nami za rękę. Nie, my mówimy, byłeś z nami, chodź z nami. Na przykład mamy ten pomysł 30-dniowej płatności. Uważamy, że jest to dobry pomysł. Chcemy dokonywać też zmian, jeżeli chodzi o retencję polskiej wsi. Dzisiaj wielu rolników i nie tylko rolników, podkreślam, mieszkańców wsi, bo to nie zawsze na wsi mieszka rolnik, ma problem z tym, że retencja dzisiaj nie jest odpowiednio przygotowana, że zalewa dużo terenów, że nikt o tym nie mówi i nikt o tym nie myśli. Przedstawiliśmy taki też pomysł i też taki program. Więc dużo jest tych różnych aspektów, które są w tym programie naszym rolnym. Zapraszam zresztą na naszą stronę lewica2019.lewica.org.pl, druga strona. Tam wszystkie te propozycje są zebrane i pokazaliśmy, jaki mamy pomysł. Pokazaliśmy, że być blisko rolnika, to znaczy pokazywać... No, widziałam tylko trzy propozycje, szczerze mówiąc, bo weszłam dzisiaj na waszą stronę. Chciałam zobaczyć, jaki tam macie program dla rolników. No i zobaczyłam tylko trzy propozycje. A ja zgłaszam, że tam jest, jak pani dobrze się przyjrzy, dwie tablice po 10 propozycji, łącznie jest 20. To nie zauważyłam tego. Powrócę jeszcze do wypowiedzi Waldemara Budy, który dzisiaj był w tym studiu, no i mówił jeszcze tak, że jest przekonany, że w 2024 roku tak zdemolujemy Parlament Europejski, jeśli chodzi o całkowicie inne podejście, że odwrócimy część tych reform. Chodziło o pakiet klimatyczny, o unijną politykę klimatyczną. Znaczy, co mógł mieć na myśli Waldemar Buda, że na co liczy, że zmieni się tak radykalnie skład Parlamentu Europejskiego w 2024 roku po wyborach najbliższych i w jaki sposób można by odwrócić te reformy? Co ja można trochę zrobić? Ja czytam to trochę inaczej, niż pani redaktor to przedstawiła, bo rozumiem, trzeba skomentować to, co pan Buda mówi. Prawo i Sprawiedliwość szuka sposobu na kampanię wyborczą i uważa, że można z Unii Europejskiej zrobić jeszcze większego wroga, szczuć na nią i mówić, tam są wszystkie problemy. Gdyby nie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w Polsce by było dobrze. Gdyby nie sprawy rolnictwa, w Polsce by było dobrze. Gdyby nie Unia Europejska, nie byłoby takiej dużej inflacji. To znaczy, mamy do czynienia z jednej strony z tym, co robi PiS złego w Polsce i przełożenie to na sprawy dotyczące Unii. No i jest jeszcze podstawowy element, z którym PiS się musi zmierzyć. Cały czas nie ma pieniędzy z funduszu odbudowy. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, który nie korzysta z tego, a płaci kary. My płacimy kary, a nie korzystamy z tych pieniędzy. Też te kary ostatnio zostały obniżone, z tego co pamiętam. No dobra, ale co to znaczy, że obniżono ją z pół miliona? Chociaż i to, no. Pani redaktor, no nie wiem, no, znaczy pół miliona dziennie euro kary. 500 tysięcy euro. To znaczy w dwa dni tracimy jedną karetkę. Więcej, dwie karetki. Dwie karetki dziennie jedną karetkę. No to czy to jest okej? Okay? No według mnie nie jest okej. Okay. I Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj chce znaleźć wroga, który powie, przez te wszystkie rzeczy w Unii nie ma pieniędzy, inflacja przez ruskich i wojnę jest zła. Generalnie gdyby rządził PiS, byłoby malinowo, wszystko wspaniale. To jest taka... No, prezes Kaczyński ostatnio trochę się uderzył w piersi. Powiedział, że no nie daliśmy rady, jeśli chodzi o inflację. No mieliśmy dobre intencje, no nie daliśmy rady, ale chodziło przede wszystkim o to, żeby nie wzrosło bezrobocie. No tak, no oczywiście, a pani minister Moskwa mówi, że ceny nie wzrosły. No to ja też umiem zaklinać rzeczywistość i powiedzieć, pani redaktor, fajną pani ma za sobą logo, ono jest żółte przecież. Ale jeśli chodzi o pakiet klimatyczny, no to przecież trzeba przyznać też, że nie tylko Unia Europejska emituje przecież gazy cieplarniane. I jeśli chodzi o porównanie z tym, jak to wygląda w Chinach, w Azji czy w Stanach Zjednoczonych, no to Europa, przynajmniej ta zjednoczona, to w ogóle pikość. No, były takie badania, z których wynikało, że w 2019 roku, to są badania takiego centrum przy Komisji Europejskiej, z którego wynikało, że rocznie no to Europa emituje takich gazów cieplarnianych to ponad 8%. Europa emituje nie tak dużo jak Azja, to jest pewne, ale można powiedzieć... Azja tutaj jest absolutnie liderem. Ale że nie ma sytuacji takiej, że Chiny nie będą dokonywały transformacji energetycznej. One się ścigają razem ze Stanami i Stany Zjednoczone i Chiny narzuciły mocne też sobie zmiany energetyczne w 2030, 35, 40 roku. I to są w niektórych miejscach mocniejsze zmiany niż w Europie. To znaczy, jeżeli oni będą dalej w wyścigu technologiczno takim... też energetycznym, bo są, mówię o Stanach i Chinach, to w takiej kategorii geopolitycznej to będzie spowodowało duże u nich przemiany. Jeżeli Europa nie będzie za tym podążała, to nasze technologie będą gorsze. To spowoduje, że u nas będzie mniej szansy na zarabianie pieniędzy. To będzie powodowało gorszy stopień życia Europejczyków. Też na to trzeba tak patrzeć. Czy wprowadzenie tych regulacji takich restrykcyjnych nie doprowadzi do obniżenia konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej?
jeżeli Unia cała będzie to wdrażała, nie, ale nie wszystkie też się opłacają krajom. Na przykład dyrektywa metanowa, która jest w Unii, jest pomyślana tak, że Polsce nie będzie pomagała. Dlatego Lewica wnioskuje, żeby na przykład Polska miała większe, dłuższe okresy przejściowe, bo na przykład Śląskowi by to bardzo przeszkadzało, gdybyśmy z dnia na dzień zaczęli zamykać kopalnie. I jestem całkowicie za tym. Dzisiaj też w Brukseli o tym rozmawialiśmy, zgłaszałem propozycje Lewicy, ale na szczęście są państwa w Unii Europejskiej, które to rozumieją. Jak przyjeżdżasz wiele tygodni, wiele miesięcy przed, tłumaczysz, starasz się przynajmniej pokazać, że to może kosztować pracy setek tysięcy ludzi, to ktoś to wie. Jak w sprawie rolnictwa, tak jak PiS, nie robiłeś nic, to później przychodzisz i mówisz, słuchajcie, trzeba coś zrobić, a wszyscy mówili, ale dlaczego żeście tego nie robili przez 7 miesięcy? A PiS mówi, no, bo miało być dobrze. Znowu powrócę na chwilę do kraju. Nie wiem, czy pan słyszał o tej sprawie opisywanej przez Gazetę Wyborczą i przez Nową Gazetę Trzebnicką. Chodzi o siostrę pana premiera, Annę Morawiecką, która miała pracować jako pomoc administracyjna w referacie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, w referacie, który de facto nie istniał, jak wykryła kontrola NIK-u. Czy to jest bulwersujące dla pana, czy po prostu nie ma o co kopii kruszyć? Kasa się zgadzała, stanowiska nie było. PiS zadowolony. Prawo i Sprawiedliwość takich funkcji, myślę, że w Polsce zbudowało nie jedną, nie dwie, tylko tysiące. Prawo i Sprawiedliwość systemowo dla swoich ludzi nauczyło się wyciągać pieniądze z budżetu państwa, z budżetów samorządowych, wszędzie tam, gdzie rządzi. Robi to z premedytacją, ale w świetle prawa, bo to nie jest nielegalne. No nie wiem, jak było z panią, z siostrą pana premiera, bo jeżeli nie uświadczyła pracy, a brała pieniądze, za to, że miała jakąś świadczenie, to jest nielegalne. Ale jeżeli na przykład była jakimś fotelu doradcy, który gdzieś tam się miał czasem pojawić, to już było legalne. A PiS robi to systemowo, to znaczy powołuje setki doradców w spółkach, spółeczkach i ci doradcy biorą kasę. Nic nie robią, pojawiają się raz na dwa tygodnie w pracy, raz na miesiąc, ale kasa leci. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek. Przypominam sprawy sprzed dwóch tygodni, a znajomych pana Bielana w spółkach, które pojawiały i pracowały pojawiali się w Brukseli raz na dwa tygodnie, a mówili, że cały czas tutaj są, żeby walczyć o polskie interesy. Tak wygląda system PiSu. Mafijna ośmiornica, która cały czas coraz mocniej dziubie, żeby państwo ograbiać, a ciągnąć dla swoich. No jak ustalili dziennikarze, to pani Anna Morawiecka pracowała w kwietniu i maju 2019 roku. To była umowa zlecenie, a potem od czerwca do końca 2019 roku już pracowała na etacie jako pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim. Pani Anna Morawiecka sama wydała oświadczenie napisała, że z całą stanowczością oświadcza, że jest to oszczerstwo i pomówienie i że wielokrotnie mówiła o swojej pracy w Trzebini, nigdy tego faktu nie ukrywała i wykonywała czynności pomocnicze, tak jak pomoc, konsultacje wewnętrzne w zakresie działań, które miały przywrócić Trzebnicy funkcję uzdrowiskową. Także zajmowała się, jak to napisała, czynnościami zmierzającymi do pozyskania przez gminę Trzebnica dofinansowania geotermii. No, czyli doradztwo. Doradztwo w świetle prawa jest legalne, ale legalne to nie znaczy, że potrzebne. To znaczy, że pieniądze szły do kieszeni, a czy to doradztwo było, czy nie, nikt tego nie sprawdzi. Jeżeli prześledzimy wszystkie ministerstwa, cały rząd, wszystkie spółki Skarbu Państwa, to doradców jesteśmy w stanie nie zmieścić w tysiącu. To znaczy, będzie tych etatów tysiąc, może dwa, ale na pewno będzie ich dużo, dużo, dużo. No to jeszcze pani Anna Morawiecka napisała, ile zarobiła w tym czasie. Kiedy pracowała na umowę zlecenie, to miesięcznie zarabiała 2,5 tysiąca netto. Kiedy pracowała już potem na umowę o pracę, zarabiała prawie 2,5 tysiąca miesięcznie netto, ale to było dokładnie 2419 zł. O. I będę oskarżał i wbijał kołka w kogoś, kto nie wiem, jak się dokładnie zachował w pracy. Jeżeli zarabiała 2,5 tysiąca złotych, a pracowała, to niech pokaże dokumenty, przy których pracowała. Jeżeli tylko ma potwierdzenie, że mówiła, że była, a tak naprawdę nikt tego nie potwierdza, to sama powinna przyjść i przeprosić. No to jeszcze jest jedna sprawa, jeśli chodzi o zatrudnianie, nazwijmy to, nie wiem, no, znajomych Królika, może tak to należałoby nazwać, bo otóż w PKO BP zatrudniono działacza młodzieżówki PiS, Oskara Szafarowicza i asystenta pana posła Łukasza Mejzy, Franciszka Przybyłę. I że to miała być nieformalna, znaczy konsekwencja nieformalnej umowy między posłem Mejzą i Prawem i Sprawiedliwością. Decyzja o zatrudnieniu miała zapaść na samej górze Prawa i Sprawiedliwości. To ustalili nasi dziennikarze śledczy Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca. I to miała być taka, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać, no gratyfikacja dla posła Mejzy, że konsekwentnie głosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie.
No tak, dokładnie było. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiał wiedzieć pracownik, który przychodził z pracy w spółce nieistniejącej, gdzieś tam dorabiającej czy próbującej oszukać pacjentów, żeby znalazł pracę jako doradca w banku. Myślę, że wszystko to było naciągane. Od początku do końca było to szyte pod politykę. To znaczy, jak poseł Mejza jest lojalny, to PiS lojalnie mu płaci jego współpracownikom, powiedzmy, taki haracz. No więc ten haracz ciągnęli, dopóki media się nim zainteresowały. Później było wstyd. No to ich wyrzucono. Wyrzucono ich, ale dlaczego ich przyjęto? Więc nie szukałbym miejsca, dlaczego zostali wyrzuceni, bo to dobrze, tylko dlaczego to się wydarzyło. Wydarzyło się dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość korumpuje dużą ilość posłów. Korumpuje posłów nie Prawa i Sprawiedliwości, ale około Prawa i Sprawiedliwości. Posłów, którzy dzięki głosowaniu dostają pracę za 40 tysięcy, ich znajomi dostają jakieś funkcje, ktoś zostaje jakimś prezesem, ktoś dostaje jakąś inną wartą sprawę czy pieniądza, lojalność, a za tą lojalność głosuje później. I tak to się wygląda. To jest kupczenie głosami tych, których PiS-owi brakuje dzisiaj do większości. No jak ustalili nasi dziennikarze, to akurat pracę dostarczył na przykład szef kadr, który nie podpisywał umów z tymi panami na przykład. Bo umowę z tymi panami podpisywał dyrektor Departamentu Kapitału Pracownika, w którym to departamencie zostali zatrudnieni ci dwaj panowie, o których wcześniej wspomniałam. No i ten szef tego departamentu aktualnie jest szefem kadr został, kiedy tam ten, który nie podpisywał tej umowy, już nie jest tym szefem kadr. Taka sytuacja. Przekręt goni przekręt, kasa goni kasę. Warto podkreślenia jest tylko to. Prawo i Sprawiedliwość robi to systemowo. To nie jest jedno działanie. To znaczy w wielu miejscach PiS po prostu nauczyło się legalnie wyciągać kasę dla swoich ludzi. Obsiedli państwo jak taka ośmiornica, jeszcze raz to podkreślę, ośmiornica, która nie ma szacunku i wysysa ze swojego, no, w tym przypadku z państwa, ze swojej ofiary wszystko, co może wyssać. A nie wiem, czy pan słyszał, że Solidarna Polska zmieni szyld przed wyborami? Takie zagranie za wabank? Nie, myślę, że to jest uzgodnione z Kaczyńskim. Myślę, że Kaczyński uzgodnił z Ziobrą to, że zmiana jest tej nazwy po to, żeby odbierać głosy Konfederacji. Z tego, co mówią plotki kuluarowe, ta nazwa ma być bliska takiemu, powiedzmy, myśleniu antyunijnemu trochę. Czyli ma być to taka formacja, która z jednej strony będzie przy PiS-ie, ale z drugiej będzie krytykowała Unię mocniej, która będzie dawała taką nadzieję liberałom i wolnościowcom. To ma być taki haczyk na wyborców Konfederacji z tego, co przynajmniej huczą plotki kuluarowe w Sejmie. I sądzi pan, że to rzeczywiście jest uzgodnione z centralą PiS-u, z prezesem Kaczyńskim? Dlatego to jestem przekonany. Widzę po ostatnich zachowaniach pana Ziobry i pana Kaczyńskiego, jak razem sobie szepczą na posiedzeniach z Sejmu. Oni siedzą tam z tyłu razem, bo pan Kaczyński jeszcze jest trochę chory i ciężko mu chodzić. Więc widzę to, jak to wygląda w kuluarach i tam nie ma już niezgody. Tam już jest świerkanie wróbelków, które myślą o strategicznym planie na wybory. No, stawka jest wysoka, więc teraz przestali się już kłócić, można powiedzieć. Pytania od słuchaczy, czy nazywanie... Kaczyński się nie kłóci z Ziobrą, ale Ziobro dalej się kłóci z Morawieckim, bo to też powiedzmy uczciwie. To znaczy w obozie nie ma tam, wszyscy się nie kochają, nie miłują. Ziobro jakby mógł, to by zaciachał Morawieckiego, co jest na rękę Kaczyńskiemu, bo gra pomiędzy tymi dwoma samcami alfa, ale mówi jednemu i drugiemu, możesz sobie na dużo pozwolić, ale nie możesz kolegi zabijać, politycznie oczywiście. No na opozycji też wszyscy się nie kochają, tak można powiedzieć. O tym trochę już porozmawialiśmy dzisiaj. Pytanie od słuchaczy. Czy nazwanie Polski ofiarą co najwyżej metaforyczną II wojny światowej przez czołowego posła Lewicy, chodzi konkretnie o Macieja Gdulę, to przejaw głupoty czy zarys programu? Ja słuchałem tej wypowiedzi, nic takiego poseł nie powiedział. No nie powiedział nic takiego? No, dla mnie to nie brzmiało w żaden sposób w taki, który by dawało poczucie, że gdzieś tam ktoś jest obrażony. Ja mówię wprost i otwarcie. Polska była ofiarą II wojny światowej. Polacy podczas II wojny światowej zapłacili nieprawdopodobną cenę i w obozach koncentracyjnych, ale i podczas wojny na wielu frontach. Polska została skazana niesłusznie, ale przez aliantów na obecność na wschodniej stronie w tym, powiedzmy, kręgu obrębie ZSRR. W Jałcie i w Teheranie nasze losy przesądzali nie Polacy, a nasi koalicjanci, którzy z nami przez lata współpracowali. Polacy w II wojnie światowej olbrzymią położyli też podwalinę pod to, że pomagali wielu Żydom. Więc trzeba o tym głośno mówić. Ja mam taki stosunek do myślenia o wojnie. Czy zdarzało się, że Polacy byli jakimiś szmalcownikami, albo czy zdarzało się, że Polacy mieli jakieś coś na sumieniu? Tak też się zdarzało, trzeba to osądzić. Ale gdybyśmy procentowo to porównali, to gigantyczna ilość Polek i Polaków była po dobrej stronie mocy, a po złej była mikroskala.
Ale niedawno też jedna z posłanek mówiła o reparacjach Polski za tak zwane ziemie zachodnie. Czy prosiła za to? Czyli pan się pod tym nie podpisał. Chodzi o Paulinę Pantysiak z partii Razem. Myślę, że nie. Polskie ziemie, które są dzisiaj na zachodzie, Szczecin, Gorzów, Wrocław. Bardzo się cieszę, że są. Jesteśmy dzisiaj wszyscy Polakami, żyjemy w tym samym państwie. O tym trzeba mocno mówić i tak to traktuję. A czy Lewica nawiązała współpracę ze skrajnymi odłamami AfD? Bo przekazy pojawiające się w infosferze są bardzo podobne, jak zauważa słuchacz. Nie. Czy mógłby pan wymienić 10 zmian gospodarczych, które uda się wam wymusić, czy też wywalczyć w przyszłym rządzie koalicyjnym? 10 nie, ale 3 mogę wymienić. Dobrze, chociaż 3. Dobrze. Nie, ja mogę wymienić 50, tylko chyba chodzi o to, żebyśmy powalczyli. Nie, wystarczyłoby 10. Nie, co jest możliwe. No bo ja nie wiem, czy 10 się uda. Ja chciałbym, żeby wszystko z naszego programu się udało, ale najważniejszą rzeczą jest mieszkanie i program mieszkaniowy. Uważamy, że to jest dla nas kluczowe, budowanie mieszkań na wynajem, budowanie mieszkań, które będą można za kilkanaście złotych za metr wynająć. Ogłosiliśmy ten program Mieszkanie prawem, nie towarem. Chcemy budować przez 5 lat następnych kilkaset tysięcy mieszkań w Polsce. Chcemy, żeby to robiły samorządy przy współudziale państwa i to dla nas jest kluczowe. Naprawdę to dla nas jest bardzo kluczowe. Druga rzecz, to chcielibyśmy, żeby zmniejszyć raty kredytów hipotecznych. To znaczy, uważamy, że dzisiaj to jest bardzo ważne, żeby WIBOR zamrozić. Na poziomie 2019 roku złożyliśmy w tej sprawie ustawę. Chcielibyśmy, negocjujemy zresztą z Platformą, mówimy wprost, że nie tylko kredytami 0 czy 2% cokolwiek da się załatwić, ale trzeba też myśleć trochę szerzej, bo ludzie nie tylko kupują mieszkanie, ale mają kredyty. Mają kredyty olbrzymie. Czasami poszły w górę o 100%, czasami poszły w górę o 200%. No i to dla nas jest bardzo, bardzo ważny element takiego myślenia o państwie i w końcu też z polityki inwestycyjnej. To znaczy my uważamy, że trzeba sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej i otworzyć nowy program inwestycyjny ratowania państwa. To znaczy gospodarka powinna być przestawiona na tory inwestycyjne bardziej, mocniej. Dzięki temu zmniejszy się w Polsce inflacja. I znów, inflacja się w Polsce nie zmniejszy w miesiąc ani w kwartał. To jest proces. To nie jest tak, jak mówi pan Glapiński, że zaraz wszystko będzie miało płaskowyż i wszystko wygramy. Nie. Trzeba inflacją walczyć, może rok, może dwa, można z tym wygrać, ale na pewno nie na chwilę. I jest kolejne pytanie. Czy zaproszenie przez Włodzimierza Czarzastego na 1 maja nie jest ciut za późno, bo ludzie mają już plany na długi majowy weekend i widok garstki ludzi będzie marnie wyglądać przy 4 czerwca? Czy to nie wpłynie negatywnie na postrzeganie Lewicy jako tej siły politycznej, na której warto by głosować? Ale Lewica robi od lat 1 maja, to nie jest dla nikogo tajemnicą, jeżeli ktokolwiek troszeczkę się interesuje polityką, że 1 maja Lewica zawsze organizuje swój marsz. Zapraszaliśmy na niego 2 tygodnie temu, ale wtedy nie było 4 czerwca. Wtedy się nikt nie interesował. Jak nagle Donald Tusk ogłosił, że będzie 4 czerwca, no to powiedzieliśmy też o 1. No to stało się to atrakcyjne. Więc my nie robimy czegoś naprzeciw Platformie, tylko jak co roku 1 maja po ulicach Warszawy i wielu pierwszych maszerujemy z hasłami propracowniczymi, ze związkami zawodowymi, o godną płacę, godne życie. Takie hasło tego marszu w tym roku. Więc my tutaj nie szukamy wrogów. My szukamy przyjaciół, a 1 maja dokładamy do tej kalendarza imprez, żeby wszyscy wiedzieli. A jaka książka zrobiła na panu ostatnie wrażenie? Czytam Jacka Bartosiaka, Najlepsze miejsce na świecie. Nie skończyłem jeszcze i robi to na mnie wrażenie. Bo? Bo geopolitycznie uważam, że jest dobrze napisana, pokazuje kuluary też politycznych decyzji, a w związku z tym, że jestem też w polityce długo, to muszę powiedzieć, że opisuje te kuluary dość prawdziwie. Czyli polecamy tę książkę, tak? Polecam książkę pana Bartosiaka, bo uważam, że jest dobrze napisana. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie ze wszystkim. Ale generalnie z tezą, że trzeba w Polsce poprawić proces myślenia strategicznego o wojsku, to jest bardzo ważna teza. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, dziś prosto z Brukseli. Jutro będzie w Katowicach. Życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.